całkiem przypadkowo. No, zupełnie szukałem czegoś innego, a znalazłem ten obiekt. Taki przypadkiem. Właśnie mówię, że przypadek to jest filozofia Boga. Nie? Człowiek ma jakieś takie przeznaczenie i gdzieś tam trafia na coś, co powinien trafić. Może ten młyn czekał na kogoś, kto uratuje ten młyn, bo on był niestety byłby już albo byłby w zgliszczach, bo mógł się spalić, bo deszcze padały, wszystko było pod napięcie, to się lało. Ale dzięki Bogu stało się tak, że jakoś podnieśliśmy ten obiekt z gruzów i ten młyn był wybudowany w 1396 roku powstał. Obiekt ma taką duszę, ma energię ten obiekt. I ta energia właśnie jest wykorzystywana po to, żeby przyciągnąć tu ludzi, młodzież do takich działań związanych ze sztuką, żeby tak uszlachetnić trochę osobowość. Organizujemy dużo wystaw, dużo rzeczy ciekawych się dzieje. Wystawiają się nie tylko artyści z Polski, ale również z zagranicy. Organizujemy koncerty, gościmy tutaj słynnych ludzi, znanych. Mamy trochę rekwizytów też bardzo cennych, na przykład po Niemenie, po Helmucie Nadolskim, po Kasi Stankiewicz. Także to miejsce żyje i jeszcze coraz więcej osób się tutaj do nas zgłasza z chęcią właśnie zorganizowania sobie koncertu, który tutaj właśnie na tym poziomie najczęściej się odbywa. Moja twórczość to jest wynikiem moich jakby doświadczeń artystycznych. To jest tak zwany abstrakcjonizm figuratywny. Taki styl jest dość oryginalny, nie lubię mówić o sobie, ale to jest taki rozpoznawalny styl, że jak ktoś widzi moją pracę, to wie, kto namalował. Nie musi się tam domyślać albo szukać gdzieś. Także no, maluję, moje obrazy są po całym świecie. Nie ma chyba kontynentu, łącznie z Afryką, Azją, Ameryką, jedną, drugą. My jesteśmy uciekinierami z Wrocławia i szukaliśmy w różnych miejscach. Mieszkaliśmy wokół Dolnego Śląska, a to miejsce, które znaleźliśmy parę lat temu, wydaje nam się najlepsze. Mąż tutaj znalazł taki spokój do tworzenia. Również organizujemy warsztaty dla młodzieży. Będziemy również wspólnie z innymi artystami nie tylko prowadzić warsztaty malarskie, ale myślę, że i jakiś dekupaż, być może jakaś metaloplastyka. Będzie również kopiowanie, bo to też jest taka dziedzina w sztuce. No i artyści, muzycy, bębniarze, aktorzy, śpiewacy. Również gościmy śpiewaków klasycznych z Warszawy, scen operowych z Polski i z zagranicy. Także tutaj miejsce jest naprawdę, tu się dużo dzieje.